Republika Czeska, kiedyś Czechosłowacja, miejscowość Cierlicko, mała, niepozorna wioska, 8-9 km od Cieszyna. Jesteśmy tu, ponieważ jest to miejsce jednej z największych tragedii w historii polskiego lotnictwa i polskiego sportu, która wydarzyła się tu, dokładnie na tym wzgórzu, w roku 1932, ale nie uprzedzajmy faktów. Zacznijmy, jak to mówią po łacinie, ab ovo, czyli od tego, jak to się wszystko zaczęło i potoczyło. Otóż przed wojną, przed II wojną światową, najważniejszymi zawodami w sportach motorowych były zawody o nazwie z francuska Challenge, czyli tak naprawdę międzynarodowe zawody samolotów turystycznych. One odbywały się co 2 lata i zwycięstwo w nich było bardziej prestiżowe niż dzisiaj Mistrzostwo Świata Formuły 1. I kraje, które zakwalifikowały się już do tych zawodów, sam fakt zakwalifikowania się był znamiennym wydarzeniem, bo świadczyło to o tym, że samoloty zaprojektowane w tych krajach przeszły niezmiernie rygorystyczne próby techniczne, że jury postanowiło, że pozwolą startować tym samolotom, że spełniają one wszystkie warunki, które organizatorzy sobie zaplanowali i wyznaczyli owym kompetytorom. Tak się zdarzyło, że spotkało się dwóch genialnych Polaków. Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. Ich losy były podobne. Żwirko, bo jego wymienia się zawsze jako pierwszego, bo on był pilotem, urodził się w 1895 roku na Wileńszczyźnie, w czasie I wojny światowej. Służył w armii rosyjskiej, bo to był zabór rosyjski. Ukończył szkołę oficerską aż w Irkucku. Potem walczył, był oficerem artylerii polowej. Następnie walczył w armii białej, tak zwanej białej generała Denikina, przeciwko komunistom. A w 21 roku przedarł się do Polski, został oficerem Wojska Polskiego, zrobił kurs pilota i został pilotem, a następnie pilotem instruktorem. Z kolei Stanisław Wigura, urodzony w 1901 roku najprawdopodobniej, służył już jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, a następnie poszedł na Politechnikę Warszawską i zaczął interesować się lotnictwem. Już na studiach, jako słuchacz, jeszcze nie wykładowca Politechniki, zaczął tworzyć własne konstrukcje lotnicze. I w końcu założył taką spółkę o nazwie RWD, od pierwszych liter nazwisk jej twórców. R, czyli Stanisław Rogalski, W, czyli Stanisław Wigura i D, Jerzy Drzewiecki. RWD, Rogalski, Wigura, Drzewiecki. Stworzyli oni całą serię samolotów sportowych i turystycznych, które rozsławiły Polskę na cały ówczesny świat. Kiedy jako pilot wojskowy Franciszek Żwirko został oddelegowany jako oficer łącznikowy z pierwszego pułku lotnictwa do aeroklubu akademickiego w Warszawie, tam poznał młodego naukowca Stanisława Wigurę. Od razu się zaprzyjaźnili i stworzyli doskonały duet. Wigura od razu zobaczył, że ten niesamowity pilot będzie genialnym oblatywaczem jego nowych konstrukcji. I już w 1930 roku wystartowali po raz pierwszy w tych niezwykle prestiżowych zawodach typu Challenge, gdzie ich samolot RWD niestety nie ukończył tych zawodów z powodu awarii silnika na terenie Hiszpanii, więc postanowili, że jeszcze potrenują trochę i wystąpią drugi raz. Oczywiście najpierw musiała Państwowa Komisja zezwolić im na
To podobnie było jak dzisiaj z Eurowizją, że spotyka się kilku mądrych kolesi i kobiet prawdopodobnie i decydują arbitralnie o tym, dobra, leci Wigura, ale leci Zwiórka, ale leci kto inny zupełnie. Nie wiem, na jakich zasadach to się odbywało, ale akurat wybrali dobrze. Ale znów, nie uprzedzajmy faktów. Zanim to się stało, Żwirko pobił kilka rekordów lotniczych. Na przykład odbył pierwszy całkowicie nocny lot nad Polską, a także pobił światowy rekord wysokości lotu 4004 metry na samolocie RWD. 4000 metrów. I to był pierwszy polski w ogóle rekord lotnictwa. Wigura w tym czasie kombinował, jak poprawić technikę samolotu, by taka awaria jak w czasie zawodów w 30 roku drugi raz się nie powtórzyła. I wspólnie z Rogalskim i Drzewieckim wymyślili samolot RWD-6. Samolot powstał w krótkiej wersji, tylko 3 egzemplarzy, z czego 2 miały wziąć udział w zawodach Challenge 1932, które rozpoczynały się w Berlinie. Gdyż gospodarzem zawodów był ten kraj, którego załoga wygrała ostatnie zawody. To tak jak w Eurowizji. Przepraszam za to żenujące porównanie. Zawody Challenge 1932 rozpoczęły się 12 sierpnia 1932 roku i wystartowało w nich 43 samoloty, 43 załogi. Najliczniejsza była reprezentacja Niemiec, 16, Polska miała 5, tam jeszcze występowały Włochy, Czechosłowacja, Szwajcaria, Francja. Czyli bardzo niewielka grupa samolotów, ale tylko niewiele państw mogło się pochwalić tym, że ich konstrukcje mogły wziąć udział w tak niesamowicie eksploatujących samoloty zawodach. Polegało to mniej więcej w największym skrócie na tym, że były 3 punktowane konkurencje. Technika samolotu, oblot Europy i próba szybkościowa. Technika samolotu polegała na tym, że jury sprawdzało na przykład, czy samolot jest dwumiejscowy, czy też w układzie tandem, czyli jeden za drugim. Jeżeli jest dwumiejscowy, czyli siedzą sobie tak jak obok siebie w samochodzie, dodatkowe punkty. Jeżeli samolot miał kabinę zamkniętą, a nie otwartą, jak w I wojnie światowej, dodatkowe punkty. Za składane skrzydła, dodatkowe punkty. Bo to były zawody samolotów turystycznych, czyli na przykład jedna z konkurencji polegała na tym, że trzeba było w jak najkrótszym czasie złożyć skrzydła samolotu i przepchać je przez taką bramę 3 na 3,5 metra. Jeżeli załoga w ciągu minuty na przykład złożyła skrzydła, przepchała samolot i rozłożyła skrzydła, to znaczy, że można ten samolot na przykład przyczepić do samochodu i przejeżdżać nim na przykład przez ulicę, wiadukty i tak dalej. Czyli jest to prawdziwy samolot turystyczny, bo można z nim normalnie podróżować od lotniska do lotniska. Dalej, oceniano na przykład wygodę foteli, albo widoczność z kabiny, czy pilot w ogóle, czy obserwator widzi w ogóle, co się dzieje na ziemi, jak działają przyrządy i tak dalej. Tutaj miała też miejsce taka niezwykle efektowna konkurencja, przelot z jak najniższą prędkością, bo nie chodziło tylko o to, kto najszybciej przeleci, ale to musiał być samolot typu taki dzisiejszy dziesięcioboista, że jest dobry w sprzecznych ze sobą konkurencjach. I tutaj wprowadzono konkurencję polegającą na tym, że kto przeleci nad lotniskiem z najmniejszą prędkością. Czyli samolot leciał tak, że ogon miał opuszczony. Pilot musiał wykazać się genialną koordynacją ruchów i intuicją, żeby uniknąć przeciągnięcia. A lecąc bardzo nisko nad lotniskiem, przeciągnięcie oznacza zawsze rozbicie samolotu. Bo już on już na granicy siły nośnej leciał, żeby jak najwolniej pokonać trasę. I z tego co pamiętam, Żwirko osiągnął 57 km na godzinę, kiedy 60 to była maksymalna liczba punktów. Były też takie konkurencje, że samolot musiał z jak najkrótszego pasa startowego wystartować i wzbić się na określoną wysokość. Tam była taka linka rozwieszona, sznurek. I on musiał ten sznurek nad tym sznurkiem przelecieć. To musiał być sznurek, bo w razie zahaczenia nic się nie mogło stać samolotowi. I z drugiej strony była konkurencja odwrotna. Jak najkrótszy czas lądowania, czyli
ile najmniej samolot będzie potrzebował pasa startowego do wylądowania. Trzeba było nadlecieć z góry nad tą linką i wylądować. To była bardzo trudna konkurencja dla podwozi, gdyż samoloty, żeby uzyskać piloci, żeby uzyskać jak największą liczbę punktów, uderzali z dużą siłą o lotnisko, o pas startowy, ale komisja pozwalała później pod nadzorem taki samolot naprawić, na przykład pękniętą oponę, czy też tam amortyzator. Później nastąpiła druga tura zawodów, ta najtrudniejsza. Przelot naokoło Europy o długości ponad 7300 km. Samoloty startowały z Berlina i musiały przelecieć trasę do Polski, Czechosłowacji, Węgier, Jugosławii, do Włoch, Rzym, Bolonia, potem do Szwajcarii, do Francji, do Holandii, do Danii, do Szwecji i z powrotem do Niemiec. Taki oblot Europy, 7300 ponad kilometrów. I chodziło o to, żeby to zrobić w jak najkrótszym czasie, żeby zdążyć na przykład przed zamknięciem lotniska. Nie wolno było na przykład nocować w innym mieście niż wyznaczone przez organizatorów, czyli pilot nie mógł się zgubić w powietrzu. Musiał zdążyć, żeby lotnisko było otwarte, bo przecież nie wyląduje na zamkniętym, bo nie dostanie zgody na lądowanie. Chodziło o to, żeby samolot był jak najbardziej niezawodny i tak ogromną trasę przeleciał bez większych przygód. I tutaj znowu Żwirko i Wigura okazali się znakomici, aż przyszła pora na trzecią dyscyplinę, czyli próbę prędkości. Polegała to na tym, że trzeba było przelecieć 300 km na takim trójkącie pomiędzy Berlinem, Frankfurtem nad Odrą i z powrotem do Berlina. I startowano jak na zawodach, na przykład w biegach narciarskich na dochodzenie, że lider, czyli Żwirko i Wigura, wystartowali pierwsi, a za nimi kolejni zawodnicy, czyli na przykład Niemcy, którzy gonili ich i który pierwszy jest na mecie, ten wiadomo, że już wygrał wyścigi. Nie było tam żadnych przeliczników za styl czy za wiatr, tylko kto pierwszy doleci do mety, ten wygrywa. No i Polacy wygrali. Około 80 sekund wyprzedzili załogę niemiecką. 80 sekund, minutę 20. Czyli jak to mówią, na styk. Przez 14 dni trwały zawody, oni wygrali o 80 sekund. Polacy mieli samolot RWD 6. Były też inne polskie załogi, które startowały na przykład na samolotach PZL-19. Niemcy mieli na przykład, jako gospodarze, pracowali nad samolotami nowymi typu Messerschmitt albo Vespe, ale były to konstrukcje tak rewolucyjne, że porozbijały im się w czasie prób i nie zdążyli dopracować samolotów na tyle bezpiecznych, by móc wystartować, więc startowali na swoich starych, wysłużonych Heinklach. No i zajęli drugie i trzecie miejsce, z tego co pamiętam. W Polsce nastąpił tak nieprawdopodobny wybuch entuzjazmu narodowego. To jest tak, jakby dzisiaj Żwirko to byłby Verstappen, a Wigura to Christian Horner, czyli szef mechaników i najgenialniejszy kierowca. No, to był dla takiego biednego kraju jak Polska, który nie miał praktycznie żadnych sukcesów w sportach motorowych, bo dopiero się odradzał z niebytu, wygrana w takich zawodach najnowocześniejszej technice na świecie, w lotnictwie, to było coś nieprawdopodobnego. Nawet Anglicy w swojej prasie pisali o własnym zwycięstwie, dlatego że samolot RWD miał brytyjski silnik. Bo konstrukcja była polska, ale silnik akurat brytyjski, bo Polska jeszcze nie była w stanie takich silników budować. I niestety, ale te zawody okazały się gwoździem do trumny, dosłownie, naszych bohaterów. Opromienieni chwałą zwycięzców, celebrytów ówczesnego świata, Żwirko i Wigura, dostali zaproszenie dokładnie 2 tygodnie po swoim zwycięstwie na piknik, zlot lotniczy do Pragi. I oczywiście wsiedli w ten sam samolot, swój RWD-6 i wylecieli o 6 rano 11 września 1932 roku z lotniska na Mokotowie do Pragi. W tej euforii, w tych emocjach ogromnych, pozytywnych, nie wzięli pod uwagę jednej rzeczy. To głównie Wigura nie wziął, że samolot był tak niesamowicie wysłużony, poddawany takim napięciom, takim stresom
podczas tych zawodów, że wymagał on generalnego przeglądu i być może nawet remontu, a przynajmniej bardzo dokładnego sprawdzenia. Zwłaszcza, że w czasie lotu przy dużych prędkościach pilot obserwował, że samolot przełamuje się na skrzydło i trzeba go było cały czas lotkami korygować. Po prostu przy dużej prędkości nie mógł lecieć prosto, bo był jakiś błąd w konstrukcji. I dokładnie tutaj w tym miejscu, gdzie stoję, 11 września 1932 roku, 11 września to jest jakaś pechowa data dla lotnictwa światowego, nasi lotnicy wpadli w potężną burzę. Żwirko próbował, z tego co mówili świadkowie, dokładnie tutaj zawrócić samolot i wylądować gdzieś w Polsce, ale w tym momencie złamało się skrzydło, potem urwało się skrzydło drugie i dokładnie w tym miejscu roztrzaskali się o ziemię, ginąc na miejscu. Późniejsze badania wykazały, że przyczyną katastrofy była niedostateczna, to nie był błąd w konstrukcji skrzydła, to było zjawisko nieznane wcześniej aeronautyce, które dzisiaj inżynierowie lotnictwa określają jako flutter. Polegało to na tym, że przy dużych prędkościach, czyli również w sytuacji, gdy ogromnie silny wiatr uderza o krawędzie skrzydeł, skrzydło, wyobraźcie sobie na przykład linijkę, wygina się w dwie strony, następuje jego skręcenie. I im bardziej skręca się w jedną stronę, tym mocniej odbija w drugą stronę. I to jest proces, którego się w pewnym momencie już nie da zatrzymać i skrzydło pęka po prostu jak złamana linijka. Powodem tego było między innymi również to, że jak później pokażemy na zdjęciach, samolot miał tylko jeden zastrzał, czyli taką żerć, która utrzymywała skrzydło przyczepione do kadłuba. Później w wersji RWD 6 bis poprawiono to i zrobiono ten zastrzał w formie litery V, czyli na krawędzi i na końcu skrzydła. Ono utrzymywało ten płat w dosyć dużej sztywności, no ale było to zjawisko jeszcze nieprzebadane wtedy i konstruktorzy praktycznie nie mogli o tym wiedzieć. Nie było jeszcze komputerów obliczeniowych, ani takich tuneli aerodynamicznych, więc konstruktor miał tylko i wyłącznie swój umysł, żeby stworzyć samolot i żeby wszystko w myślach obliczyć, co może ich zdarzyć. Do dzisiaj przecież lotnictwo nie jest przygotowane na zdarzenia, które się mogą wydarzyć w czasie lotu. Tutaj od razu zwłoki pilotów zostały przeniesione do kościoła, gdzie czechosłowackie wojsko wystawiło wartę. Czechosłowacja była wtedy skonfliktowana z Polską, ale takich dwóch kolosów lotnictwa, w tym oficer Wojska Polskiego, porucznik, później kapitan pośmiertnie awansowany, no, zasługiwały na najwyższy szacunek i trumny z ciałami naszych lotników zostały na Moście Cieszyńskim uroczyście przekazane polskiej delegacji. Czeskiej delegacji przewodniczył aż generał, żeby pokazać prestiż i estymę, jaką cieszyli się Żwirko i Wigura wtedy w świecie całym. W miejscu ich katastrofy zbudowano przy współpracy polsko-czechosłowackiej takie ładne mauzoleum, które już w 1940 roku nasi zachodni partnerzy, że tak się wyrażę, wysadzili w powietrze, gdyż Niemcy lubią się mścić nawet na zmarłych. Po wojnie postawiono ten oto obelisk. Jest tutaj, widzicie, godło Polski. I tutaj mamy napisane, trochę nam zasłania ten wieniec, pamięci lotników polskich, Żwirki i Wigury, którzy w tym miejscu polegli w katastrofie swego samolotu dnia 11 września 1932 roku. Jak widać, to miejsce żyje. Są zawsze świeże kwiaty, znicze. Widać, że tutaj bardzo niedawno ktoś był. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że zawody Challenge 32 zakończyły się w dniu 28 sierpnia i dlatego 28 sierpnia jest święto lotnictwa polskiego do dziś. A jak mówi hymn Marsz Lotników, lotnik skrzydlaty władca świata bez granic. Na miejscu katastrofy stoją dwa symboliczne nagrobki Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, ponieważ oni spoczywają
w Alei Zasłużonych na powązkach wojskowych w Warszawie. Tutaj natomiast znajdują się ich symboliczne nagrobki celem upamiętnienia tej tragedii. Podobnie jak na przykład we Florencji jest symboliczny grób Dantego. Jak jeszcze spojrzycie tutaj ponad ten obelisk, to tuż po katastrofie były bardzo dobrze widoczne ścięte dwa potężne świerki, które samolot uszkodził spadając na ziemię. Czesi je zabezpieczyli tak, żeby one nie gniły, ale nie wiem, czy to sprawka Niemców, czy też działanie sił natury i dzisiaj już tych świerków tutaj nie widzimy. Może zostały ścięte w czasie wysadzania przez Niemców owego mauzoleum. Tutaj są takie fajne tablice pamiątkowe i informacyjne, w których będziecie mogli przeczytać sobie wszystkie szczegóły odnośnie tego niefortunnego zdarzenia. W pogrzebie naszych bohaterów w Warszawie uczestniczyło 300 tysięcy warszawiaków, a konduktowi żałobnemu przewodniczył sam Józef Piłsudski oraz prezydent Ignacy Mościcki, który tutaj przybył osobiście 13 września 1938 roku, czyli tuż po 6. rocznicy tragedii, by złożyć hołd poległym lotnikom, niestety w nieistniejącym już dzisiaj mauzoleum. A miejsce to, gdybyście szukali na mapie, nazywa się Żwirkowisko. Jeżeli wpiszecie w Google, w telefonie Żwirkowisko, mapa Was doprowadzi idealnie tutaj na ten parking. Tutaj widzicie projekt tego mauzoleum, które tutaj stało. Tutaj jest zdjęcie. Tu jest zdjęcie rzeczywistości, jak ono wyglądało. Widzicie, tutaj było cała infrastruktura z parkiem. O, widzicie, tu są te świerki dwa ścięte. Czyli dokładnie w tym miejscu, ale widać, że to miejsce już całkowicie inaczej wygląda. W końcu minęło 91 lat. No i tutaj widzicie rozbity samolot wśród owych świerków. Niestety. A tutaj, na tej tablicy, jest potwierdzenie tego, co mówiłem. To jest akurat inny RWD-6, pilotowany przez pana Karpińskiego, który startuje, ale taki sam samolot jak Wielki Wigury, który startował w tej próbie krótkiego startu. Widzicie, nad Tolinką musiał przelecieć z jak najkrótszego rozbiegu. To jest próba szybkiego rozkładania i składania samolotu. Paluszek. Musi być taki troszeczkę, tak powiem, kompaktowy. A to jest już poprawiony RWD. Widzicie, ma podwójny zastrzał w kształcie litery V, żeby na początku i na końcu powierzchni skrzydła wzmocnić jej sztywność. Bo niestety Żwirku i Wigura mieli tylko ten zastrzał, tą żerć pojedynczą. I to doprowadziło do tragedii, prawdopodobnie. Niestety nie było wtedy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, więc specjaliści z taką dokładnością, jak to się dzisiaj dzieje, nie mogli przebiegu i przyczyn zdarzenia odkryć. Na trzeciej tablicy, a pierwszej chronologicznie, widzimy jeszcze raz to piękne mauzoleum, które się Niemcom nie spodobało, owe drzewa, o których mówiłem. Tutaj jeszcze raz i ów samolot RWD-6. Widzicie, że ten tutaj zastrzał jest niestety, ale pojedynczy zamiast, ale wiadomo, że lotnictwo i bezpieczeństwo lotów karmi się tragediami. Jeżeli jest tragedia, to się robi wszystko, żeby jej nie powtórzono. Niemniej jednak był to genialny samolot i gdyby nie owa straszliwa burza, to kto wie, jakie jeszcze odnieśliby sukcesy nasi lotnicy, czyli pilot i genialny konstruktor Wigura. Tu, w czeskim Cierlicku, jak to
jak to napisane jest, Terlicko-Horni, czyli Cierlicko-Górne, to tam zdaje się jest Cierlicko-Dolne. Ale to jest do sprawdzenia. Przyjaźń polsko-czeska, która istnieje, bo sam mam kilkoro przyjaciół pochodzenia czeskiego, których pozdrawiam serdecznie. Postawiono dom polski, czyli Polski Dom Żwirki i Wigury. Napisane jest, że to jest muzeum, jest ekspozycja. Być może jakieś pamiątki z katastrofy, może jakieś szczątki samolotu, może jakieś fragmenty konstrukcji. No ale niestety, jak mówił pewien czeski serial telewizyjny, Nekdo je doma, czyli nikogo nie ma w domu. Ja co prawda wcześniej nie pisałem ani nie dzwoniłem, bo myślałem, że będzie otwarte, no ale jeżeli będziecie na miejscu, to spróbujcie się skontaktować z gospodarzami i napiszcie nam w komentarzu, co znajduje się w domu Żwirki i Wigury w polskim domu w Cierlicku. Jeżeli możecie, to napiszcie, bo być może trzeba będzie wrócić. Tu mamy piękną panoramę na Beskidy, a my musimy udać się na zasłużony obiad. We wspaniałym, gościnnym i kulinarnie wspaniałym Cieszynie. I na koniec naszej podróży most w Cieszynie. Jestem w połowie w Czechosłowacji, w połowie w Polsce. Teraz w tym miejscu właśnie rozgrywało się to, o czym mówiliśmy wam w Cielicku, czyli tutaj przekazano trumnę z ciałami Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury polskim władzom. Dokładnie tu kondukt żałobny z oficjalną delegacją strony czeskiej i polskiej spotkały się i potem pociągiem trumny zostały odwiezione do Warszawy, gdzie nastąpił już pogrzeb, jak wspominałem, na wojskowych powązkach w Alei Zasłużonych. I to tyle o naszych bohaterach Żwirce i Wigurze, a teraz jeszcze clickbaitowe ujęcie pięknej rzeki Olzy oraz obu Cieszynów. I znowu, będąc w Cieszynie, musieliśmy przyjść do plackarni u Janka, gdzie gospodarz, znany już wcześniej wam z filmu Cieszyn Smaki Pogranicza, pan Janek, który tu przychodzi właśnie, przygotował nam danie, którego nie ma normalnie w karcie, tylko dla nas specjalnie, a mianowicie placek, który ma w sobie, zaraz wam to pokażemy, serek ołomuniecki obtoczony szynką i to wszystko jest wewnątrz placka. O! O! Zaraz muszę mocniej pokroić. O, teraz będzie widać. O, widzicie? Widzicie, jak się wylewa? One są bardzo gorące, te serki. Bardzo gorące. Trzeba uważać, żeby się nie wyparzyć. A do tego sos tatarski, no i surówka z kapusty czerwonej, wiadomo. Pozwólcie, że spróbuję. Już czuję właśnie ser pleśniowy. To są te oryginalne twaruszki i te jeszcze można sobie dokomponować, skosztować naturalnego smaku tej twaruszki. No, popatrz. Uderzające połączenie skrobi z placka i tego bardzo pachnącego serka plus szynki. Wiem, że nie wolno mówić z pełną buzią, ale emocje biorą górę. Teraz tylko łyka gryza kapusty. I zanim się za to wezmę, muszę przejść do drugiego dania, którym jest golonka mojej żony. Mojej osobistej.
I proszę, zobaczcie. Zobaczcie, jak się kroi. Proszę, proszę o zbliżenie. Jakie to jest? No, ładnie. Nie trzeba do tego noża, ponieważ rozpada się pod wpływem wzroku samego. Ja już robię jak Makłowicz. Kapucha nakminkowana i chrzan. Chrzanik taki prosty. Nie mój. Nie mojej roboty. Wypalający oczy. Idealnie. Na razie dziękujemy i zjem se w spokoju teraz. Dziękuję. Mięsko czerwone, bo to jest peklowane. Finalizując naszą wycieczkę w okolicach Cieszyna śladami świętej pamięci Żwirki i Wigury, naszych bohaterów narodowych, musieliśmy zwieńczyć ją czymś rzetelnym do jedzenia, czyli hamburgerami z baru i restauracji, która nazywa się Burger Brothers. Pierwszy z nich, rączki mi się trzęsą, muszę sosu dolać. O, tak. Mistrz sytuacji. Pierwszy z nich nazywa się Francuz. Jest oczywiście kotletem wołowym z serem pleśniowym. Zobaczymy, jak to smakuje. Czuję intensywny smak sera Roquefort. Żeby nie przedłużać, teraz drugi. Ten z kurczakiem, z piersią z kurczaka. To się nazywa Cezar. Hamburgera otwieram. Tu jest, oni mają taką fajną jeszcze tutaj taką jakby pieczątkę swojej knajpy. I dorzucę tylko sosu. No nie skusz się. Sos jest dołączony. Nikt się nie goni. Życie mnie goni. Nie. Zamknięcie mam do pieczątki. Proszę, oto pieczątka. Tu. Za późno. Chciałem spróbować. I po pieczątce. Musimy uciekać do domu. Dlaczego? Nie chcielibyście widzieć, jak jem to całe. Nie chcielibyście. Uprzejmie przepraszam za ten stan. Chciałem wytrzeć buzi, ale mam tylko lampę w kieszeni. Chodźmy. Uciekaj. Szybko.